Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. To co widzicie to antena Yagi Uda, konkretnie dwupasmowa. Tutaj pionowo mamy 70 cm, poziomo 2 metry, ale jak obrócimy to może być na odwrót. Zapraszam do odcinka, troszeczkę popowiadam o tej antenie. Ale najpierw 15 sekund czołóweczka. No to antena jest typu ręcznego, czyli tutaj łapiemy ją na końcu za buma i targamy w teren. No i w zależności jak ją obrócimy, tak mamy wiązkę pionowo albo poziomo. No i przejdźmy tak do 70 cm. Tutaj mamy reflektor na samym końcu. Tu co nam zbiera jest podłączony kabel, tu mamy wibrator. No i mamy szereg dyrektorów, konkretnie jest to 8 ich. No i tu jest 8. 7 dyrektor, 6 dyrektor, 5 dyrektor, 4 dyrektor, 3 dyrektor, 2 dyrektor, 1 dyrektor. No i tu mamy wibrator i reflektor, tak? Dobra, teraz pasmo dwumetrowe. A będzie tak samo, tak? Czyli tutaj mamy, na samym końcu będzie reflektor, taki długaśny, tutaj mamy wibrator, no i tu po prostu będą dyrektory, tu będzie drugi, a najbliżej będzie pierwszy, tak, najbliżej wibratora, czyli antena jest czteroelementowa, tu mam jeden, drugi, trzeci, czwarty element, na dwa pasma mamy czteroelementowe. No i teraz co mnie zaskoczyło konkretnie to, że dyrektory, reflektory i wibrator jest przeprowadzony przez środek tego boomu. On oczywiście nie pracuje tutaj w tym środku boomu, tego elementy są wydłużone, ale niekoniecznie o tą długość szerokości boomu, tak? To już trzeba sobie wyliczyć. Kolejna ciekawa rzecz jest tutaj w wibratorze, czyli mianowicie ta pętelka, która się ciągnie od jednego ramienia. Się tak zakręca i do drugiego ramienia i tu jest też połączona z kablem koncentrycznym, tak? Tu koncentryk idzie i tu mamy zacisk antenowy. Jest to tak zwany symertyzator. Jest to jednocześnie transformator impedancji. No bo dipol zamknięty ma około 280 ohmów, czyli z tą pętelką, która jest długości pół fali, będziemy mieli około 70 ohmów. No i trzecią rzeczą, która wzbudziła we mnie ciekawość, jest ta śrubka, konkretnie na reflektorze. No i ona konkretnie służy do strojenia, tak naprawdę. Jeżeli kręcimy, po prostu wydłużamy antenę albo ją skracamy i możemy sobie dostroić, tak? No i co mnie jeszcze tutaj zaciekawiło w budowie tej Yagi, zobaczcie, że dyrektor drugi jest krótszy od dyrektora pierwszego, tak? A jeszcze potem dłuższy jest wibrator, a najdłuższy jest reflektor. Gdzie na paśmie 70 te dyrektory są równiutko. Dłuższy jest tylko właśnie wibrator, o troszeczkę. A za wibratorem mamy reflektor, który jest jeszcze dłuższy, ale nie wiem, czy on będzie widoczny z tej myślej perspektywy. Że tak zauważycie i mi uwierzycie, że ona nie jest na tyle długa, że aż perspektywa to zagina. No i tyle z ciekawostek na temat tej anteny. Antena została użyczona przez Tomka SQ6JFG. Antena ma już 15 lat i po drobnych liftach na analizatorze zapowiada się, że można jej użyć do łączności satelitarnej lub wykorzystać tą wąską wiązkę, jaką oferuje nam 10-elementowa Yagi i odbić się od skrzydeł samolotu, robiąc z drugim takim fanatykiem łączność po 600 km, pokonując barierę horyzontu. Nie jest to zbyt przenośna antena. W samochodzie zajmuje dwa tylnie miejsca, ale tutaj celem był zysk antenowy i uzyskanie wąskiej wiązki. Czyli tam, gdzie celujemy, słuchamy, nadajemy, odcinając się w miarę możliwości od zagłuszaczy. Problemem w tych antenach są zawsze listki boczne, które zawsze coś zbiorą. Ale to już zobaczysz na etapie projektowania takiej anteny i sam podejmiesz decyzję, czy je akceptujesz. Tyle. Do zobaczenia za tydzień, może uda się wyjść w teren.